czołem. Witamy w 43. odcinku Stosią to proste, czyli logopedia na wesoło. Zaczynamy! Dzisiaj przed programem włożyłam do pierwszego wagonika worek. Dosiu, to jest dla ciebie niespodzianka. No to otwieram. Worek. Niebieski worek. Dosiu, to teraz proszę, żebyś starała się nie podglądać tego, co jest, ale żebyś włożyła swoją rączkę. To ja popatrzę w drugą stronę, dobrze? O, cudowny pomysł. I teraz uwaga. Powiedz, co tam jest? Wymacaj. To jest zimne. A jakie? Miękkie, twarde? Twarde? Podpowiem ci, że to jest owoc. To może to jest... No nie wiem. Pomarańczowe. To pomarańcza! Świetnie! Wyjmij. Jaka ładna. Jak malowana. Mogę? No pewnie. Ale mi się to podoba. O, wiem! Wiem, to jest jabłko. Mogę? No sprawdź. Miałam rację. Jabłko? Mogę? Możesz. Oj. To jest miękkie. Jest w woreczku. Czy to się da zjeść? Wiem. To jest bułka. Wyjmij. Brawo. Specjalnie włożyłam w woreczek, żeby się nie urodziła. Sprawdź. Pachnie. No, brawo. Dobrze, że już powąchałaś, ale poczekaj. Znowu widzę, że już sama zanurzyłaś rączkę w worku. O, to jest banan. No to wyjmij, sprawdzimy. Brawo. Kolejny owoc. No i jeszcze są dwa przedmioty. Ale do jedzenia? Tak, tak, dzisiaj do jedzenia, bo dzisiaj dużo, kochani, o zmysłach. Znacie zmysł na przykład węchu, albo wzroku, albo jeszcze dotyku. To co teraz robimy z Tosią, to właśnie trening zmysłu dotyku. Ale to nie jest tak, że to nie jest powiązane z logopedią, bo zaraz powiemy wam, Tosiu, coś ci nie idzie? Idzie, idzie, tylko... Tosiu, miałaś nie podglądać. To chyba są paluszki. No, tutaj troszkę mi nie poszło. Nie szkodzi, Tosieńku. Bardzo fajny trening. No i co? Jeszcze jedna rzecz. Strasznie duży ten worek i nie mogę znaleźć tej ostatniej rzeczy i... No, Tosiu, to ja pomogę troszkę, co? Nie, ja dam radę. No i znowu nie odgadłam. Nie szkodzi. Co to? Taka... Pomarańczowa cytryna. No brawo. Cytryna. To wszystko nam jest bardzo potrzebne. Tosiu, teraz proszę cię, żebyś powąchała tylko jedną rzecz. Wybierz sobie. Pachnie jak bułka. No bo to jest bułka. Spróbuj jeszcze raz. No i pachnie trochę mąką. Świetnie. I ostatni raz. I pachnie piekarnią. Cokolwiek miałoby to znaczyć, tak, trochę pachnie piekarnią, ale celowo poprosiłam Tosię, żeby powąchała, bo zobaczcie, w momencie, kiedy my wąchamy, to zamknijcie na chwilkę buzię, przepraszam, o buzię też, ale oczy, i zobaczcie, co dzieje się z waszym językiem, gdy robicie... Bo mnie od razu przykleja się do góry. I to jest prawidłowa pozycja spoczynkowa języka. Inaczej, jeżeli nic nie mówicie, nic nie jecie i nie trenujecie, to tam powinien mieszkać język. Spróbujmy jeszcze raz. Przyklejony jest u góry do waszego podniebienia, bo tam powinien się znaleźć. To się u ciebie?
No jest u góry. Mhm. I nawet trochę się cofa. My polecamy to ćwiczenie, a za chwilę będziemy trenować inne. Pewnie się już domyślacie, że skoro Tosia ma zakryte oczka, to będzie musiała powąchać i odgadnąć, co to za smak. Może smak nie, ale co to za owoc, bo przed momentem wszystkie te owoce, które wylądowały na naszych wagonikach, są już obrane i zobaczcie, na naszym talerzu. Tosia nic niestety nie widzi, ale słyszy i czuje. Oj tak, chyba jeszcze bardziej czuję i słyszę, niż jak miałabym oczy odsłonięte. To jest bardzo możliwe. Być może wyostrzył się teraz twój węch. I słuch! To ja jestem gotowa. No to ja się bardzo cieszę. Tosi zadanie polega na tym, żeby oczywiście odgadnąć, co to za owoc. Ja pierwszy biorę... Uwaga, Tosiu. Jeszcze raz. Wiem, to jest banan. Brawo, tak jest, kawałek banana. A teraz, Tosiu. Coś jakby... Jeszcze raz. Jabłko. Brawo, jabłko. Cudownie. No a teraz, Tosieńku, uwaga. Ojej, to jest cytryna! Aż mam taki śliniotok, bo jak się wącha cytrynę, to od razu mam tak dużo śliny w buzie. A wy też tak macie? No, ciekawa jestem. Uwaga, a teraz, Tosiu, to będzie... To chleb. Bułka, tak, ale może rzeczywiście być w takim odczuciu węchowym. Chleb. Jeszcze jeden do sięgu. To jest paluszek. Tak, brawo, paluszek. Uwaga, Tosiu, teraz twoje zadanie będzie polegało na tym, żeby wszystkim widzom, ja już mogę zdjąć, przypomnieć, jak wygląda prawdziwe, prawidłowe połykanie. No to połyka się tak, że ma się tak delikatnie o tutaj tak język, o tu. Czyli na górze przy podniebieniu jest język, to tak jak przy prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, czyli wtedy, kiedy nie mówimy, nie śpiewamy, nie gadamy. No, Tosiu, mówienie i gadanie to samo. No tak, tak, wiem. Ale ja bym chciała teraz po prostu pokazać, jak się prawidłowo połyka. O, to jest świetny pomysł. I do tego mogą wam właśnie posłużyć kawałki owoców, ale naprawdę maleńkie. Maleńkie albo dosłownie cząsteczka paluszka. Ja tak właśnie teraz z Tosią zrobię. Tosiu, gotowa jesteś? No to się cieszę. Zobaczcie, nawet mniejsza część, o, taka maleńka. Uwaga, kładę tutaj na tą część języka Tosi. Tosia unosi język hop do góry i uwaga, teraz język delikatnie przyklejony i w momencie, kiedy połykamy, spróbujcie tak ze swoją śliną, język przykleja się do góry i przesuwa ślinę albo napój, no albo jakiś maluteńką cząsteczkę jedzenia ku naszemu przełykowi. Uwaga, Tosiu. No super, nie odkleił się język. Drodzy rodzice, drodzy nasi widzowie, jeżeli zauważycie, że język tłocze się między zęby, o tu, pięknie to się to pokazujesz, gdy połykamy ślinę albo jedzenie, to znaczy, że trzeba jak najszybciej
udać się do jakiegoś logopedy. Mhm, bo to bardzo ważne, bo to wtedy się wykrzywiają zęby i trzeba potem te wszystkie aparaty nosić i drutować się, a to jest trochę nieprzyjemne. Więc uważajcie na to, jak połykacie i jak jecie i żujecie i no i w ogóle bawcie się tak często w takie wąchanie, w macanie i jeszcze w takie zabawy, które aktywują wasze wszystkie zmysły, bo to jest takie przyjemne. Ja ci dziękuję, Kasiu. A ja cię bardzo proszę, Tosiu. Czy pamiętacie, jakie owoce Tosia wyjęła z tego wagonika i z takiego niebieskiego worka? Pamiętacie? Przypomnijcie po kolei. Tosiu, a ty pamiętasz? A to ci niespodzianka, Kasia. Nie pamiętam chyba. To znaczy, pamiętam wszystkie, ale nie pamiętam chyba tej kolejności. No to spróbuj. Jakie były? My też. Spróbujcie sobie przypomnieć. To na pewno było... Była pomarańcza. Dobrze. Potem było jabłko. Było jabłko. Był banan. Była bułka. Dobrze. Była cytryna, która była pomarańczowa zamiast żółta. Tak, Tosiu. I co jeszcze? I jeszcze... Wiem. Jeszcze były paluszki. Brawo. Jeszcze były paluszki. Czy Tosia odgadła wszystkie te pyszności w prawidłowy sposób? Chodzi o kolejność oczywiście. To już prosimy, żebyście napisali nam w komentarzu. A tymczasem 43. odcinek dobiega końca. Tak, tak. Pamiętajcie, żeby dobrze trzymać język, jak nic nie mówicie i żeby buzia była zamknięta i jak płykacie, żeby nie wyciągać tego języka tak między zęby, o tu, o tu, o tu. Dobrze, Tosiu. I co jeszcze? No i że trzeba oddychać nosem. Tak jest, że trzeba oddychać nosem. To jest chyba najważniejsze. Tak, no to tyle, co? No tyle, Tosieńku. To my się żegnamy. Pa! Buziaków 102! Do zobaczenia. Pa!